Mam na imię Agnieszka. Obecnie kieruję zespołem wsparcia sprzedaży korporacyjnej. W ErgoHestii pracuję od 15 lat. Pierwsze dziecko urodziłam, kiedy miałam 25 lat. Wtedy podjęliśmy, a właściwie życie podjęło za nas decyzję, że z dzieckiem zostaję ja. Mąż miał wtedy pracę wyjazdową. Zawsze zazdrościł mi tego, że jak dziecko budziło się w nocy, krzyczało mam. W wieku 30 lat pojawiła się na świecie Michalina i wtedy ze względów finansowych podjęliśmy decyzję, żeby to mąż został z córką. I sytuacja się odwróciła. Wtedy jak córka budziła się w nocy, krzyczała tato i nie wiem, czy już było mu tak wesoło. Mi osobiście podzielenie się urlopem rodzicielskim pozwoliło na zdobycie pewności, że nie muszę być cały czas w domu. Dzięki temu byłam w stanie zawalczyć o to, żeby zostać kierownikiem. Znalazłam własną pasję, jest to teatr i wtedy odnalazłam miejsce, w którym czuję się najlepiej, gdzie ładuję swoje baterie. Zdecydowanie zachęcam wszystkich, a w szczególności kobiety, do podejmowania tego typu decyzji, żeby zostawić dziecko z partnerem. Mam na imię Sebastian, jestem młodszym specjalistą w dziale likwidacji szkód majątkowych, pracuję już w ErgoHestii 4 rok. Kiedy rodziła się moja pierwsza córka Zosia w 2014 roku, prowadziłem jeszcze działalność gospodarczą i mieliśmy bardzo, bardzo taki tradycyjny podział. Ja byłem w pracy, żona była w domu. I dopiero kiedy zacząłem pracę w ErgoHestii, mogłem sobie pozwolić na większą stabilność, większą swobodę. I 4 miesiące temu, kiedy pojawiła się Felicja, włączyłem się w pełni jako ojciec w tę opiekę. Decyzję o tym, żeby przy trzeciej córce bardziej aktywnie włączyć się w to rodzicielstwo, daje też takie poczucie tego, że jestem z żoną bardziej partnerskiej relacji. Niektóre koleżanki wprost otwarcie mówią, że cieszyłyby się, gdyby ich mężowie równie chętnie włączali się w tą opiekę nad dzieckiem. Tak naprawdę dialog, rozmowa, dzielenie się opieką nad dziećmi, bo rodzicami jesteśmy oboje.